smakkujaw.pl, śmietanowy sos pietruszkowo-koperkowy. Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszny sos. Będzie to sos pietruszkowo-koperkowy. I w zasadzie dzisiaj wszystkie produkty, które wykorzystam do przygotowania tego pysznego sosu, pochodzą z regionu kujawskiego. A zatem będziemy potrzebowali natkę pietruszki, mamy tutaj taki pęczuszek, również pęczek koperku. Sos zrobimy na bazie śmietany. My tutaj mamy dwa opakowania po 200 g śmietany kujawskiej, oczywiście z Inowrocławia, produkowane przez firmę Kujawia. Doprawimy nasz sos solą kujawską i pieprzem produkowanym przez Cykorię S.A., zakład, który mieści się na terenie Kujaw również. I dodamy, wzbogacimy nasz sos czosnkiem, dodamy kilka ząbków czosnku. Ten sos jest naprawdę doskonały do wszelkiego rodzaju mięs serwowanych na ciepło, na gorąco, do ryb, a także do naleśników. Ja zamierzam go wykorzystać jutro do przygotowania tortilli. Zaczynam od posiekania pietruszki. Oczywiście wcześniej oberwałam listki od gałązek i staram się tak średnio posiekać. Kończę siekać natkę pietruszki. Ona cudownie pachnie, jest bardzo zdrowa, zawiera dużo żelaza, a zatem gorąco polecam dodanie właśnie takiej sporej ilości tej cudownej zielonej przyprawy. Kończę siekać pachnący koperek i zaraz zabiorę się za posiekanie czosnku. A zatem przerzucam do zielonej natki pietruszki. Czosnek kroję najpierw w takie cieniuteńkie plasterki. Ja tutaj wykorzystam 3 ząbki czosnku. Jeśli ktoś woli wersję łagodniejszą, no może tego czosnku wykorzystać mniej. Jeśli bardziej czosnkową, wtedy może dodać więcej. To już wedle upodobań. Ja siekam czosnek, ale można przecisnąć przez praskę. O, tak już będzie właściwie. A zatem przerzucam do miseczki i zaraz połączę ze śmietaną. Dodaję śmietanę, tak jak powiedziałam, 2 opakowania, czyli 400 gram. Zrobiła nam się solidna porcja. Śmietana przełożona i teraz solidna porcja pieprzu. Tak jak powiedziałam, pieprz świeżo zmielony i sól. I teraz to wszystko przemieszam. Wszystko staram się dokładnie wymieszać. Składniki mam już dokładnie wymieszane. Teraz nasz sos przykryję i wkładam do lodówki na minimum pół godziny, żeby wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączyły i przegryzły. Pyszny sos pietruszkowo-koperkowy jest już gotowy. Jak widzieliście, trwało to zaledwie kilkanaście minut. Jak powiedziałam, ja wykorzystam ten sos jutro, jak będę przygotowała tortille. I tak naprawdę na drugi dzień jest on najlepszy, ale jeśli nie mamy zbyt dużo czasu, to pół godziny w zupełności wystarczy. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.